Cześć, dobry, witam wszystkich serdecznie. W kolejnym odcinku zagrajmy w Rome 2 Total War, kampania egipska, gdzie aktualnie trwa przemarsz naszych sił na zachód, w stronę Libii, umocnienia Libii, i powoli zaczniemy wypowiadać wojnę Rzymowi. Tak się zastanawia. Zobaczymy też, czy moglibyśmy uderzyć na Kretę, a także Spartę. Zrobić zmasowaną ofensywę do zajęcia północnej Afryki, w zasadzie aż do Mauretanii i Półwyspu Iberyjskiego. Nie wchodząc na sam Półwysep Iberyjski, ponieważ tutaj są Luzytanie, oni są nam troszeczkę przychylni, mimo tego, że mają żelazo, co by się nam akurat przydało, jest to surowiec strategiczny, ale później zajęcie Krety i na przykład tutaj miast państw grecki byłby całkiem sensowny. Widzę, że Macedonia się nawet rozwinęła troszeczkę. Z drugiej strony będziemy musieli też utrzymywać kilka armii cały czas w przypadku agresji ze strony państw wschodu. Więc myślę, że sobie tak to zrobimy. Tylko, że sprawdźmy najpierw dół, czy możemy stąd już wyprowadzić ewentualnie nasze wojsko. Tutaj jest 3 na plusie. W takim razie ci już mogą pójść spokojnie. Ci już też niedługo będą mogli pójść. Tylko, że najpierw będziemy musieli jeszcze zmienić te prowincje na takie, które da się dostosować pod nasz tryb życia. Z tym akurat będzie związana kultura głównie. Dobra, więc myślę, że tutaj skończymy turę. Opanowaliśmy ostatnio całe wybrzeże Nilu, również Półwysep Arabski jest pod naszym panowaniem, część państw na północ od Półwyspu Arabskiego w stronę Konfederacji Celtyckiej. I widzę, że Celtowie posiadają chyba jakieś problemy z żywnością albo cierpią na wyczerpanie. Wyczerpanie to nic innego jak dezercja, strata ludzi w konsekwencji głodu. A także, nie, najprawdopodobniej tutaj coś się w tej prowincji dzieje i różnego rodzaju chorób. I mają bunt na Krecie. Jest interesujące. Ci też głodują. Rodos, zaszczytna śmierć. Śmierć naturalna. Kto umarł? Wódz umarł, tak? Uzyskano przychylność bogów. Zadowolony z twojej gościnności, Halkon wyjawił wszystkim, że Pytia przepowiedziała naszemu ludowi świetlaną przyszłość. 10% do przychodów z rolnictwa i plus 3 do rozwoju natury. Fantastycznie. Dobra, więc w takim razie tych panów zabieramy. No, będzie strasznie długo trwało przetransportowanie wszystkich wojsk. Ale musimy się tym zająć. Więc tak, ci idą tutaj. Kto jest z was bardziej doświadczony? No zdecydowanie ty, więc ty pójdziesz na północ. Również na razie w stronę Aleksandrii. Nie mam jeszcze pieniędzy na zmianę całkowitą tego rejonu. Ponieważ tutaj, jak widzicie, nie możemy tego zrobić, ale... O, 4000, wow. Dobra, no to trochę poczekamy jedną turę. Chcę zmodernizować te miasta. Tutaj również kolejna armia, która będzie podróżować w stronę Aleksandrii. Tak jest, też gdzieś tutaj masz stanąć. Wykryto tajnego wysłannika. W chatrze. Jak wyglądają moje armie w tym miejscu? No tutaj mamy jedną armię. Tu są niepokoje, to też powinniśmy pozmieniać, ale myślę, że w dalszej kolejności to zrobimy. Teraz ta armia natomiast ma oczywiście stanąć w tym miejscu. Czy my mamy dalej konflikt? Zobaczmy, czy ja mam z kimś wojnę jeszcze? Nie, nie mam. Cudownie, więc w takim razie będziemy mogli troszeczkę uspokoić się. Może uda się jednak zmienić ten tryb z niezadowoleniem dyplomatycznym innych frakcji na nasz widok. Tak, patrz, chyba Seleucję zabezpieczę, wiecie? Bo Seleucja jest stolicą i łatwiej byłoby ją stracić niż... Znaczy, gorzej byłoby ją stracić niż Harax. Natomiast w tym miejscu będziemy utrzymywać również armię, która aktualnie
Tutaj trwa przebudowa na szeroką skalę, świetnie. Więc tak, pójdziemy teraz tutaj i co ja bym chciał zobaczyć? Tu mamy Kartagińczyków, którzy prawdopodobnie będą chcieli atakować. Ciekaw jestem, jakim wojskiem dysponują Rzymianie. Jakie to są legiony aktualnie? Naprawdę by mnie to interesowało. Dobra, w takim razie kolejna tura. Jak tam sytuacja też polityczna? 54%. Szansa na wojnę domową? Zerowa. Wytyczne do zrealizowania. Obecna liczba 10, więc jeszcze jedną prowincję musielibyśmy zająć, by móc. Kontroluj przynajmniej po jednej osadzie na swojej liczbie prowincji. To by się dało zrealizować w miarę szybko, ponieważ niedługo zaczniemy wojnę z Syrakuzami. Syrakuzy są w sojuszu z... no właśnie, sojusz obronny z Rzymem. Rzym natomiast z Syrakuzami i mają wojnę plus... Masalia ich lubi. Ale czy my możemy teraz powymieniać troszkę ze Spartą? Pakt o nieagresji? Nie. Umowa handlowa ze Spartą? Nie, bo tu nie mamy wojny. Mają wojnę z Konfederacją. Nie będą tym zainteresowani. Ale na przykład Galatowie. Dziwne, że nie chcą handlować. Wiem, że moja reputacja nie jest może najlepsza, jednak nie powinno to wpływać aż tak mocno na chęć handlu. Wiecie, na inne rzeczy, jak... O, tutaj może moglibyśmy... Okej. Tutaj możemy handlować i daje nam to dochód 378 na turę, całkiem nieźle. Luzytanie. Flapping tongue that speaks without wisdom is not. The gods will have me listen to you. Posprawdzamy jeszcze te wszystkie frakcje, które mogłyby z nami przyjąć ten handel. Partia. The door is open to you, but. A partowie może chcieliby z nami pakt o nieagresji? Nie. Persowie, pakt o nieagresji. Oj, z Persją wybuchnie wojna i to bardzo szybko, tak mi się wydaje. Sparta już mówiła nie. Pogadajmy z Rzymem. Zobaczmy, czy... Bo ile mi da umowa handlowa? 1000 umowa handlowa. Tyle jest warta z nimi. Zapłata. Ofiarujemy wam w takim razie 3000. Nie chcą. Skubańce jedne. Dobra. W takim razie skończymy tutaj turę. Odblokowałem osiągnięcie cenzor. Ja uderzę na Rzym co najmniej 4 armiami. Tak by się nie mogli oprzeć. Zbrojonymi w długie piki, falangi i wszystko, co jest skuteczne przeciwko legionistom. Ponieważ rydwany by się przydały na nich w sumie. My people do not like luxury. Sojusz obronny z Pergamonem. I ask humbly that you give us some small amount. Jeszcze chcielibyście, żebym wam za to zapłacił, tak? W sumie to może nam podnieść też zaufanie w Konfederacji Celtyckiej, bo oni mają tutaj w bonusach traktat z Konfederacją Celtycką, sojusz obronny. W sumie czemu nie? Możemy się na to zgodzić. Wzrosło nam znacznie, też poważanie u tej frakcji, że przyjęliśmy. Może się, no wiecie co, zbuduje sobie to jakąś tam obronę moich włości przez te sojusze. Zwiększenie rangi. Boże, jakie, zobaczcie, świetne wojsko, naprawdę. Trening wojskowy, 90 punktów. Pięknie. Dalej macie zasuwać w tą stronę. Jest po prostu coś niesamowitego, jak to się zaczyna rozrastać. I teraz w tym miejscu zrobimy właśnie to, co chciałem. Czyli tu zmieniamy. A tu musimy jeszcze poczekać. Plus to. Mógłbym też jamy zbożowe ulepszyć. Czyli jeżeli ja stąd wyjdę, bardzo będziecie niezadowoleni. Minus 2. A wiecie co, minus 2 to już nie jest tak dużo.
Więc lecimy tędy. Teraz, gdzieś ten drugi, gdzie jest to moje drugie wojsko? Tutaj, tak? Zasuwaj w takim razie w tą stronę. Tutaj bym chętnie zwerbował sobie wysłannika. My dużo ich możemy zwerbować. No to w takim razie werbuj tego. I jeszcze również. Ten ma trening wojskowy, świetnie. Werbujemy tych dwóch. Dodamy ich do tych dwóch armii. Już zależy mi akurat na tym. Zmartwiona ludność, gdzie? A, tutaj wiemy o tym. Ale zobacz, jest plus 4. Więc czemu nie? Działa, działa, mimo że wyprowadziłem wojsko. Uzyskano cechę. Osada z wysokimi podatkami i niskim wskaźnikiem porządku publicznego sprawia... Sprowadzi charakter postaci, przenieść go, aby uniknąć pokus. Już przenoszę. Zerwano sojusz. Skimeria. Breukowie. Breukowie. Nie wiem, gdzie to jest. Koniec tury. Przerzucenie sił trwa strasznie długo. To był mój SMS, jeżeli słyszeliście. Gotów do dowodzenia, świetnie. Opracowana technologia, taktyka pierwszy poziom, zwiększenie rangi, nadworny szpieg, również weźmiemy. Damy ci truciciela, świetnie. I przy okazji masz zmienić swój stan na tradycyjną, nadwyżka populacji, świetnie. Wróćmy na razie tutaj, bo ja chcę dalej modernizować. 4387 jeszcze będzie mnie to kosztować. Co byśmy chcieli tutaj zrobić dalej? No może... Zbudujemy sobie pastwiska. Na następnej turze będę miał już pieniądze na modernizację. Teraz mam już to, co chciałem. Jak widzicie, opracowałem pierwszy poziom, co mi dało plus 3 do zasięgu ruchu wszystkich armii i flot i dalej będziemy w to szli. Plus 2% do walki w zwarciu dla wszystkich oddziałów, 2% obrony w zwarciu dla wszystkich oddziałów, 15% siły ostrzału dla wszystkich oddziałów lądowych, prócz machin oblężniczych. To sobie weźmiemy. Później to. I to. Tutaj możemy w sumie też zbudować farmy. I koniec tury. No i zapomniałem, wiedziałem. Myślimy za chwilkę też, myślę, że zwerbujemy też kolejnych szpiegów w... na froncie z Rzymem. Dodamy ich do kolejnych armii, tak by zminimalizować szanse działania ich szpiegów. Bo jeżeli wypowiemy wojnę Rzymowi, to wypowiemy też Syrakuzom. Jedno przez drugie. Poza tym zdobycie samej Kartaginy da mi wielkie dochody. Znowu śmierć. Zdobądź osadę Rehaga. Ale jeden z twoich członków jest szantażowany. Zaprzeć pogłoskom.
oczywiście słonie i weźmiemy pozostałe rody, dynastia. Zabij bohatera, o Jezu, to będzie bardzo trudne. I wykonanie tego zadania również będzie się wiązało z wypowiedzeniem wojny, co nie całkiem mi się podoba. Partom. Dobra, wróćmy do tego. Tu jest nasz... To są nasi ludzie, więc trening wojskowy. Trening wojskowy również. Pięknie. Teraz tutaj mamy kolejnego kolesia, więc przetransportujmy ich sobie. Myślę, że gdzieś tu. W to miejsce. Wymacie też ich dalej. W Aleksandrii zwerbujemy sobie kolejnego wysłannika. Albo nie, najpierw zmodernizuję wioskę. Pięknie, 1600. Zobaczmy w takim razie, czy możemy tutaj jeszcze coś zmodernizować. To mnie 2000 będzie kosztowało. Tutaj z kolei możemy. I co to będzie za osada? Wiecie co? To w takim razie zniszczę. To zmodernizujemy na osada rolnicza, osada targowa. Myślę, że osada cywilna. Tego też nie będzie. Tutaj chcę zbudować koszary. Bo zadowolenie mamy duże w tym miejscu. I zakończymy turę. Szkoda, że nie można handlować żywnością. Jest tu kilka aspektów, o którą tą grę naprawdę można było rozbudować, wprowadzając więcej, wiecie, takich elementów żywcem wyjętych ze strategii 4X. Zrobić z tego Total War'a coś w rodzaju gier paradoksu. Z dodatkiem bitew. Tego znamiennego szczegółu, od którego słynie właśnie cała twórczość Creative Assembly. Bardzo duże nadzieje wiążę też z nadchodzącym Warhammer Total War. I tak, ja już powiem wam, że ja już kupiłem Warhammera Total War w przedsprzedaży. Możliwe, że później będę tego żałował, ale zobaczy się. Nadwyżka populacji. Myślę, że możemy się przelecieć też po naszych miast, po naszych włościach i zobaczyć, gdzie możemy powerbować coś ciekawego. Na przykład tutaj już mamy świetnie, więc możemy stworzyć tu kolejną armię. Będą to falangiści w kolczugach tym razem. Z czemu nie? Też możemy po 4 oddziały aż tu werbować. Bardzo fajnie. Dalej, zmieńmy sobie tutaj właśnie na koszary. W tym miejscu na jamy zbożowe. A tutaj na razie na nic. Plus przydałoby się tutaj rozbudować na cieśla okrętów. Dobrze, że wojskowe. Cieśla okrętów by się przydało. Ale to też w następnej turze. Ktoś dotarł do Aleksandrii, żeby go przenieść dalej? Nie, ale wy dotrzecie na pewno dalej. Jeszcze tutaj macie iść, pięknie. Tu możemy coś rozbudować, muszę się tym zająć niedługo. Mówię tak samo tutaj. No, wielkie zastępy wojska ciągną. Przygotowujemy się aktualnie do wojny. Jeżeli rozbijemy Rzym, to nic nie będzie w stanie nam zagrozić. Bo ja później zwerbuję jeszcze jedną armię na wschodzie, która posłuży mi do ataku na Persów. Bo ja Persów na pewno zniszczę. Kwestia czasu. Chcę uspokoić tamten region i dostosować go do pełnego zadowolenia. By ludność nie starała się buntować. Zwiększenie rangi, bardzo fajnie.
Śmierć naturalna. Królewski śmiałek. Gdzie? Zobaczmy. A, tutaj chyba. Damy ci plus 5% do handlu. Tobie damy czempiona. Pięknie, bardzo ładnie to zrobili. I teraz tak. Idziecie tutaj. Tu będę utrzymywał wszystkie swoje armie. W tym miejscu natomiast zmodernizujemy miejsce, na cieśle, żeby cieśle okrętu powstał. Teraz dwa kolejne. W zasadzie jeszcze jeden oddział falangi. Jazda obywatelska czy słonie? Słonie afrykańskie można by. Nie, to są słonie afrykańskie. Lepsze byłyby słonie. Te bojowe, opancerzone. Teraz pytanie, ci mają, co to jest? To jest, oj, to jest jazda strzelecka, no to niekoniecznie, jazda strzelecka nie jest zbyt skuteczna. Może akurat w tej frakcji, jednak, co tu mamy? Szermierze w kolczugach. Bardzo fajny pancerz. Myślę, że weźmiemy sobie dwa oddziały tej jazdy, a później tych szermierzy w kolczugach zwerbujemy. Dobra, co mamy teraz możliwe jeszcze do modernizacji? Tutaj, to wybrzeże by trzeba było zmodernizować, albo ile jest na plusie? 5 na plusie. Tutaj również można by stworzyć farmy, pastwiska. Zrobimy sobie pastwiska z plus dochodzenia, to jest 2 tylko już na plusie. Może nie będziemy szaleć. Petra natomiast. Petro. Petro, ja poproszę tak, przemysł. Świetnie. Wracamy tutaj. I za ile będzie można? Za jedną turę rozbudują się koszary. Będzie trzeba je od razu modernizować. Pięknie. Więc tak, skończmy teraz turę. Temu bohaterowi nie przypisano umiejętności. Pokaż mi proszę, kim on jest. Wiem, że odcinek może być troszeczkę nudny przez fakt, że głównie przemieszczam swoje wojsko. Ale uwierzcie mi, że jest to niestety potrzebne do zrealizowania mojego planu. Koniec tury. Nie będziemy wzywać sojuszników do walki z Rzymem. Konfederacja ma wystarczająco dużo własnych problemów. Jestem nawet ciekaw, kto jest silniejszy, ja czy Rzymianie? Pewnie ja, ale... Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w polu. Troszkę populacji, raport kwatermistrza. Frakcja pokonana, Masageci. Wow! Czyli co? Cała Marsylia? Podbita? Nie. Masalia. Aha, czyli oni jeszcze istnieją. Dobra, myślałem, że to jest inna frakcja w takim razie. Upadła. I robimy tak. Tutaj tryb domyślny. Powinniśmy posłać jedną też armię później gdzieś tutaj, na tą prowincję. Tak, ci w ten sposób. Wy również tutaj. Mamy 4 armie. To jest bardzo dużo. Tak w zasadzie możemy zrobić teraz tak. Jazda obywatelska. Szermierze. Mam jeszcze jeden oddział. Będą to kolejni szermierze. Tylko może w pierwszej kolejności ulepszymy sobie tutaj coś, jak myślicie? Możemy. Możemy ulepszyć tutaj koszary.
bo do sprawdzenia tego, co będzie mi tu potrzebne, plus 200 z przemysłu i z produkcji. Tak średnio generowany przez handel. Jaki tu jest największy dochód w tym mieście? Podatki, niewolnicy, korupcja, dochód. W zasadzie w co bym nie zainwestował, to różnica będzie niewielka, więc zrobimy sobie koszary w pierwszej kolejności. I czy mogę powołać jeszcze jakąś armię? Chciałbym to zrobić w tej prowincji. Mogę. W takim razie utworzymy sobie armię, będą to słonie. Pięknie. Od razu ulepszone. I kończymy turę. Za chwilkę będziemy wypowiadać też wojnę. Opracowaną technologię. Pięknie, idealnie się to zgodziło. Zwiększenie rangi. Sprawdźmy. Kolejny. Szantaż. Jeden z członków tego jest szantażowany. Zaprzeczymy pogłoskom. I teraz tak. Tutaj wszystkim trzeba zmienić tryb ruchu na zwykły. Już tutaj. Rozdamy od razu punkcik. Wojaczka. Siła. Do wojaczki. Teraz ty, również tryb zmieniony i tak samo zwiększamy doświadczenie naszego wojska. Plus przerzucimy was na front, pięknie, i dodamy możliwość werbunku jeszcze jednego oddziału, bardzo śmieszne, stąd, plus cieśle okrętów będzie za chwilkę gotowy, w takim razie dopełnimy też naszą armię tradycyjną. I co teraz tutaj? Elastyczna taktyka. 3% do walki zwarcia dla wszystkich oddziałów, 3% do obrony zwarcia dla wszystkich oddziałów, umożliwia budowanie zagroda dla koni. Czy co, zrobimy sobie to okręt najpierw. Później raporty, natchniona ludność, raport, poparcie ludności, świetnie, nadwyżka populacji. I cóż, tutaj podziękuję w takim razie za... A jeszcze zobaczymy sobie to. Syrakuzy, różnica potęgi, równowaga sił, Rzym, jesteśmy silniejsi od Rzymu, jeszcze jak zabierzemy im Afrykę i później Kartaginę, a następnie uderzymy na Sycylię, tutaj się rozciągniemy, aż po Italię, to oni stracą na znaczeniu, wypadną z gry. Chcemy spróbować umowę handlową z wami? Nie. Ktoś jeszcze może chciałby z nami handlować? Może jednak? Też nie. Kimeria. Umowa handlowa. A gdybym zawiązał z Kartaginą. Sojusz obronny. Sojusz wojskowy. Dołącz do wojny przeciwko Rzymowi i Syrakuzom. Absurdalne, autentycznie absurdalne. Zobaczcie, ja im oferuję sojusz wojskowy, że pomogę im zniszczyć Rzym i dołączę do wojny niska. O, jesteśmy godni zaufania, świetnie. Już powoli się to zmienia. Galatowie, może jednak. W ten sposób powyszukujemy. Jeszcze Partowie, może z wami jednak uda się zrobić ten pakt nieagresji? Nie. Umowa handlowa też nie. Bo po co? You have my attention. Now, do not try to charm with the Lord Cajol. For those Armenia. Pontczycy. Pontczycy. Speak, but do not deceive with tricky rhetoric. Beznadzieja.
Autentycznie, bez nadziei. No cóż, w takim razie, co powinniśmy tu jeszcze zrobić? Gdzie są moje armie? Mamy armię 4, ile armii na zachodzie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć armii na zachodzie i jedną flotę. Natomiast raz, dwa, trzy, trzy armie, cztery armie na wschodzie i za chwilę tutaj będzie powstawała piąta armia, która ma możliwość werbunku. I myślę, że zmodernizujemy sobie te koszary na trzeci poziom, by mieliśmy dostęp do najlepszych oddziałów. Dobra, tutaj podziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hejpa!